Mija 37 lat od powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Powstał dla obrony praw pracowniczych, by wkrótce potem stać się głównym ośrodkiem opozycyjnym wobec rządu Polski Ludowej. Wszystko zaczęło się od powstania licznych komitetów strajkowych. Fala protestów w sierpniu 80 roku ogarnęła cały kraj. Komitety robotnicze, w tym Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku, stały się fundamentem największej polskiej organizacji związkowej. Sierpień 80 mocno wpisał się w pamięć Polaków. Lawina strajków, niepewność jutra i 21 postulatów umieszczonych na portierni gdańskiej stoczni. Pierwsze z nich to powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. Wówczas jeszcze nikt nie przypuszczał, że 21 żądań trafi na listę najbardziej wartościowych dokumentów świata UNESCO. 31 sierpnia 1980 roku porozumienie ze związkowcami zostało podpisane. Tak narodziła się Solidarność. W czwartek 31 sierpnia o godzinie 18 w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach odprawiona zostanie uroczysta msza święta, a po niej w Parku Konstytucji 3 Maja pod Dębem Wolności złożone zostaną kwiaty. Organizatorzy uroczystości, Rada Oddziału Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność oraz poseł na Sejm i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński zapraszają mieszkańców do udziału w tych uroczystościach.